Bo to jest istotne, żeby znaleźć to, co naprawdę czujemy, żeby to było dla nas jakieś wyzwaniem fotografii, tak samo jak dla mnie jest ta fotografia już od kilku dobrych lat, ta fotografia, jak to nazywa, to właśnie minimalistyczna, symboliczna, ale wymagało to sporo czasu, żeby znaleźć tak naprawdę, co chcę robić. Cześć, dzień dobry albo dobry wieczór. Nie wiem, o której godzinie słuchacie tego podcastu, ale jest w nim gość, którego no myślę, że przedstawiać nikomu nie trzeba. Jak powiedziałem we wstępie, prawdopodobnie każdy fotograf tego gościa zna, a jeśli nie gościa, no to jego zdjęcie, czyli słynne zdjęcie mężczyzny, karmiącego łabędzie. Wykonane w Krakowie. Kraków jest mi szczególnie bliski, a na moście, z którego Marcin zrobił to zdjęcie, no byłem nie jeden raz. No, niestety mnie się nie poszczęściło i nigdy tak pięknego obrazka nie widziałem. Nie chciałem oczywiście robić tego wywiadu, tej rozmowy tylko i wyłącznie o tym jednym zdjęciu, dlatego ja spytałem Marcina o znacznie więcej niż tylko o to zdjęcie, o to jak ono powstało, ile zdjęć powstało i tak dalej i o czym to zdjęcie jest. Tylko uważam właśnie, że Marcin ma w swoim portfolio mnóstwo znakomitych zdjęć. Szczególnie, że on się para dość trudną fotografią minimalistyczno-symboliczną, czyli zawsze czegoś szuka więcej w swojej fotografii. Nie tylko kadru, ale też ten kadr musi o czymś opowiadać, musi mieć różne interpretacje tak naprawdę. Marcin się bardzo cieszy, kiedy właśnie jego zdjęcia są interpretowane na różne sposoby. Dla was, tych, którzy są głodni nowych podcastów, ja zapraszam tradycyjnie do grupy Fotograficznie Rzecz Biorąc, do mnie na Instagrama Szymon Mówi Pstryk, na YouTube'a też, bo coś tam się zacznie za niedługo dziać, jak już zapowiadałem w poprzednim odcinku. No i proszę sobie subskrybować podcast na swoich odtwarzaczach, gdziekolwiek wam wygodnie, żeby być na bieżąco, bo następne odcinki oczywiście, że w natarciu. Nie przedłużam, jak zwykle szybko i konkretnie staram się powiedzieć i już was zostawiam z Marcinem Ryczkiem i ze sobą oczywiście. Minimalizm, geometria i symbole to trzy słowa, które mogą określić fotografię mojego dzisiejszego gościa. Ja jestem przekonany, że absolutnie każdy fotograf Marcina Ryczka zna, a nawet jeśli nie, to zna na pewno jego najsłynniejsze zdjęcie, czyli człowiek karmiący łabędzie. Marcin Ryczek jest moim gościem. Dobry wieczór. Cześć Marcinie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Człowiek karmiący łabędzie, bo z tego co wiem, nie znasz płci bohatera swojego najsłynniejszego zdjęcia, to prawda? Nie, nie znam i powiem szczerze, jak zrobiłem to zdjęcie, to odezwało się bardzo dużo osób, mailując do mnie, że one są, te osoby są na tej fotografii. No stwierdziłem, że to zdjęcie jest tak uniwersalne, ze zdjęcia nie jestem w stanie odczytać, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, a tym bardziej twarzy, więc stwierdziłem, że to nie zostanie już sprawa niewyjaśniona. Kurczę, a ciekaw jestem, czy faktycznie ta osoba jest świadoma, że jest na tym zdjęciu, czy wśród tych mailowych wiadomości rzeczywiście jest ta osoba, czy ona jest w stanie się poznać na tym zdjęciu? Nie mam pojęcia tego. No jedynie można by było stwierdzić, mogłaby wiedzieć, że konkretnie o tej godzinie była w danego dnia nad brzegiem Wisły, no ale trudno, na tyle ile dostałem jakby tych maili, to trudno byłoby mi to udowodnić i rzeczywiście uznać to jakoś za prawdę. Więc stwierdziłem, niech zostanie niewyjaśnione, dlatego dla człowiek karmiący łabędzie. Jasne. A Marcin, a powiedz tak szczerze, czy ty masz już dość rozmawiania o tym zdjęciu? Znaczy, nie. W sumie, znaczy, zdjęcie, bo czasami mam takie pytanie, czy mam dosyć tego zdjęcia. To zdjęcie jest takim, znaczy, rozmowy to chyba wiele już powiedziałem na temat tego zdjęcia, natomiast samego zdjęcia nie mam dosyć, ze względu na to, że to jest jakiś taki, po pierwsze, to zdjęcie dużo zawdzięczam, jakby otworzyło mi drogę do jakby takiego do galerii, do festiwali międzynarodowych. Jest to też bardzo taka ciekawa sytuacja, że często fotografowie uzależniają swoją drogę od galerii, od osób, które właścicieli czy kuratorów wystaw zazwyczaj. A to troszeczkę poszło inną stroną, że ludzie zainteresowali się tą fotografią. To zdjęcie stało się bardzo popularne. Przez to też galerie
i kuratorzy, właściciele galerii zainteresowali się moimi fotografiami. Więc to trochę pokazuje, jak, w jakich czasach żyjemy, że internet, przez internet też możemy dostać się do galerii. A czy po zrobieniu tego zdjęcia, no zdjęcia popularnego, no bo to poszło wiralem straszliwym po internecie, czy tobie w jakiś sposób robiło się już zdjęcia trudniej, czy może łatwiej? Czujesz, wiesz, teraz taką presję, każde zdjęcie, które powstało po tym, czy miałeś jakąś presję, że kurde, czy ono będzie tak dobre, jak to, co zrobiłem? Czy nie zwróciłeś na to uwagi? A czy może tak powiem, że to już minęło 7 lat od momentu, kiedy zrobiłem zdjęcie człowiek karmiący łabędzie. Więc tak, robiąc to zdjęcie, nie myślałem w ogóle z perspektywy takiej, o, że to zdjęcie przyniesie mi jakiś sukces. To było zdjęcie, jest to zdjęcie bardzo osobiste. Odnosi się do jakiegoś czasu, w którym byłem, kiedy coś tam się wydarzyło w moim życiu, nie do końca, znaczy miałem trudny okres w swoim życiu, później wydarzyło się coś dobrego i to był taki moment, kiedy świadomiłem sobie, że jest taka równowaga w moim życiu, że pewne trudne sytuacje przyniosły mi również ciężkie i bardzo trudne decyzje, które musiałem podjąć, przyniosły mi, był to okres bardzo trudny i ciężki, natomiast to przyniosło mi też dobre rzeczy, więc czasami ze złych, jak powiedzmy z minusa może powstać plus. I z taką myślą, taką miałem w głowie tą myśl i szukałem takiego motywu, żeby zrobić, więc to jest bardzo osobiste zdjęcie, które chciałem zrobić dla samego siebie. I to myślę, że to właśnie to może przez to, że to jest takie prawdziwe i nie wykalkulowane zdjęcie, myślę, że to też trafiło do wrażliwości ludzi, że to jest jak prawdziwe zdjęcie. To nie jest właśnie z myśleniem, nie myślałem o sukcesie, żeby się spodobało kuratorom czy innym osobom, które są odpowiedzialne za jakieś wystawy, tylko było, chciałem sobie zrobić zdjęcie dla samego siebie. Tak, tak. A jeszcze odpowiadając na twoje pytanie, to nie, właśnie no zrobiłem to zdjęcie i dużo osób pytało się mnie, czy nie masz tej presji, nie boisz się blokady takiej, żeby rzucać kolejne zdjęcie. No myślę, że to było coś takiego ciekawego dla mnie, odkrywanie samego siebie, że w sumie tej presji od samego początku nie miałem. Po prostu robiłem zdjęcia, które czuję, nie kalkulując, nie myśląc o tym, czy ma się to spodobać innym osobom. Oczywiście jest to bardzo, bardzo miłe, jeżeli jest pozytywny odbiór twórczości. Natomiast z drugiej strony no, wychodzę z takiego założenia, że muszę się słuchać tak naprawdę samego siebie, to co czuję, a nie to, czego oczekują ode mnie ludzie, bo jeżeli zacznę tego słuchać, to myślę, że ludzie mają tak różne gusta. Patrząc teraz na, robiąc wystawy, jak różne zdjęcia się ludziom podobają, jaka to jest rozbieżność, więc nie można po prostu zadowolić każdego, więc trzeba próbować zadowolić samego siebie, tak mi się wydaje. Ale to też jest bardzo ważne według mnie, żeby sobie uświadomić, że nie zadowolisz każdego siebie, bo każdego siebie, nie zadowolisz wszystkich ludzi, bo chyba wiele ludzi będzie miało z tym problem. Ty powiedziałeś też, że byłeś wtedy w ciężkim okresie, w momencie, gdy zrobiłeś to zdjęcie. Zaryzykuję stwierdzenie i zapytam, czy to zdjęcie zadziałało na ciebie jak taka terapia troszeczkę, bo bardzo często rozmawiałem już z fotografami, którzy właśnie byli też w ciężkim momencie i fotografia im pomogła ewidentnie. Czy u ciebie tak było? Znaczy, to było już później, bo to konsekwencją jakby trudnego okresu, który musiałem sobie poradzić, jakoś tam powiedzmy jakieś decyzje życiowe podjąć i później przyszedł dobry okres i to zdjęcie było momentem, kiedy poczułem, że jest dobrze, że to nie był to moment trudny, którym robiłem to zdjęcie, to były takie przemyślenia na temat w moim życiu, że miałem trudny okres, z tego trudnego okresu i z pewnych te decyzje, które podjąłem, przyniosły dobre rzeczy, w wyniku czego w moim życiu się dużo zmieniło na korzyść i że taka równowaga w życiu jest potrzebna, że nie może być tylko negatywnie, pozytywnie, tylko że to się wszystko jakoś łączy. Stąd też trochę nawiązanie trochę do tego symbolu yin-yang. Znaczy w głowie wtedy, jak szukałem tego motywu, to nie miałem o, że będę robił zdjęcie czerń, biel, yin-yang, ale właśnie taki bardziej myślałem plus-minus, że to się wszystko łączy. To tak jak właśnie w tym symbolu
głównie wychodzącego z kultury i z taoistycznej, z Dalekiego Wschodu, no to właśnie to, że ten czerń, biel, to dobro, zło się przenika. Że w naszym życiu to jest tak, to i czasami z trudnych decyzji, z trudnego okresu rodzi się coś dobrego. No to tak właśnie to zdjęcie dla mnie znaczyło. Natomiast są tak różne interpretacje tej pracy, że i to jest bardzo dla mnie dobre. Znaczy bardzo mnie to cieszy, że te fotografie są wieloznaczne i słyszę na wystawach, rozmawiając z ludźmi, jak oni interpretują to, więc słyszę tak różne i tak zaskakujące historie i wyobrażenia na temat tego i innych zdjęć. Jest to bardzo ciekawe. To jeszcze tylko ostatnie pytanie odnośnie łabędzia i dam ci już święty spokój z tym zdjęciem, oczywiście tylko nie z samą rozmową. Powiedz, jak wiele klatek powstało? I co zdecydowało o tym, że wybrałeś akurat to? Powstały 4 zdjęcia. O, spodziewałem się więcej. Nie, to znaczy, jeżeli chodzi o to szukanie tego motywu, no to wiadomo, powstało więcej jakichś innych zdjęć, ale to takie nieudane. Natomiast jak zobaczyłem tą czerń, ten biel mówimy o tej konkretnej sytuacji już, tam gdzie były te łabędzie i ta osoba, która tam karmiła te łabędzie, to powstały 4 zdjęcia. I po tych 4 zdjęciach już wiedziałem, że jest to dobre zdjęcie. Znaczy oczywiście nie oczekiwałem, w życiu nie oczekiwałem, że coś się wydarzy dalej. Poczułem wewnętrznie, że to już jest dobre zdjęcie. Dlaczego wybrałem to zdjęcie? Ponieważ jest tam, zadecydował o tym jeden łabędź, który chce odfrunąć. Inne ujęcia są, gdzie te wszystkie łabędzie są jakby na wodzie i nie tam się, one są w kupie i ta osoba, która karmi te łabędzie, to sobie to samo ujęcie, tylko że oprócz tego, że jeden łabędź tutaj, to zadecydował właśnie ten łabędź, który chce odfrunąć, który ma rozwarte skrzydła. Stwierdziłem, że to jest takie najmocniejsze. Okej. Okay. Podejrzewam też, że obróbka trwa niezbyt wiele przy tym zdjęciu. Nie. To zdjęcie, no tylko robię wszystko w kolorze, no, lustrzanką cyfrową, więc tylko praktycznie zmiana na czerń, biel. No, więc no wiadomo, na początku jak się pojawiło to zdjęcie w internecie, no to większość myślała, że to jest Photoshop łączony, ale myślę, wiadomo, że z czasem, nawet jak było później publikacja National Geographic, to oni po prostu każdą pracę sprawdzają, biorąc rawy i patrząc na, czy to jest oryginalne, czy to jest Photoshop, więc już tutaj takiej dyskusji w sumie nawet nie ma. Jasne. Dobra, obiecałem, że to było ostatnie pytanie o tym zdjęciu, więc wywiązuję się z tego. Nie mam nawet, może wiesz, więcej nawet nie mam. Goszczę w podcaście fotografów, reportażystów, portrecistów. Z reguły każdego dziedzinę fotografii mogę jakoś określić, zaszufladkować, chociaż może to czasem nie jest potrzebne. Jak ty byś określił swoją fotografię? No tutaj we wstępie użyłem minimalizm, geometria i symbole. Czy to ma jakieś nazewnictwo, twój rodzaj fotografii? Trudno mi samemu nawet określić. Znaczy, ja bardzo tak już przyjąłem sobie taką nazwę fotografia minimalistyczno-symboliczna. Mhm. A to nie wiem, czy w ogóle coś takiego istnieje, ale jakbym bardzo w skrócie miał to jakoś określić, chociaż to nie jest pełna definicja tego, co robię, bo tak naprawdę w tej fotografii jeszcze jest wieloznaczność. No, te fotografie są tak metaforyczne, że dlatego też ludzie na różne sposoby interpretują te prace. Znaczy, to jest dla mnie bardzo ciekawe i bardzo w sumie dobre, że jestem zapraszany gdzieś na festiwale fotografii podróżniczej, ulicznej, artystycznej, więc to jak rzeczywiście się wymyka, czy nawet patrząc na konkursy, które gdzieś tam wygrałem, że one są tak naprawdę w różnych tych, powiedzmy, dziedzinach fotografii. I to też mam taką styczność, jadąc na jakiś festiwal, gdzie tak naprawdę większość fotografów to robi, jest to fotografia przyrody i tak naprawdę mają całkiem inną technikę pracy od mojej. Najbardziej mógłbym powiedzieć, że to jest fotografia artystyczna, to jest, bo jeżeli chodzi, zależy mi na tej wieloznaczności, żeby te zdjęcia były takimi metaforami, że to nie chcę przedstawić
jak powiedzmy, co się wydarzyło w danym miejscu, albo jak piękna jest, nie wiem, jakieś, nie wiem, przyroda na Tajwanie, czy gdzieś w Afryce. Tylko chodzi mi o to, żeby to miało właśnie nawiązanie, żeby to było nawiązanie do jakichś symboli, ale też no, żeby mówiła na jakieś tematy niedokładnie to, co jest przedstawiań, prawda? Czyli szukam takich motywów. Mogę powiedzieć, na przykład jadę do Indii, na przykładzie zdjęć, jest takie, mam cykl zdjęć z flagami amerykańskimi, trzy takie zdjęcia. I co, no, zrobione są, jest to zdjęcie jest w Indiach, te zdjęcia. Płynąłem, to jest jedno ze zdjęć zrobiłem 11 lat temu, to The United States of India ma taki tytuł. To praktycznie jest pierwsze zdjęcie, które z tego cyklu takiej fotografii, tej minimalistyczno-symbolicznej, gdzie przedstawia takiego człowieka, sadhu, medytującego na schodach. I wtedy pomyślałem, że to wygląda właśnie jak flaga Stanów Zjednoczonych. I to miało właśnie takich, w mojej interpretacji, to było to zdjęcie przedstawiające człowieka, znaczy flaga Stanów Zjednoczonych, która bardzo ogólniając kojarzy się nam z kapitalizmem, jakby z tym amerykańskim snem, gdzie ludzie jadą, żeby zarobić szybko pieniądze, natomiast człowiek medytujący kojarzył mi się też bardzo ogólniając z kulturą bardzo taką z uduchowieniem, medytacją, gdzie troszeczkę inaczej traktuje się wiarę, że to jest jakby wiara i praktyka duchowa jest jakby, przeplata się z życiem codziennym. Jest to właśnie to na co dzień przedstawienie tego właśnie kontrastu między tym światem zachodu i wschodu na jednym zdjęciu. I później zrobiłem na przykład dwa zdjęcia, które już wtedy miałem w głowie, no w mediach był cały czas temat uchodźców poruszany. Pamiętam wtedy też Donald Trump, były wybory do Stanów Zjednoczonych na prezydenta i Donald Trump powiedział o budowaniu muru z Meksykiem. I to dosyć intensywnie, w mojej głowie też ten temat był dosyć taki, no mocno to analizowałem i był ważny. No i wtedy będąc w Indiach, płynąc Gangesem, zobaczyłem schody biało-czerwone i kobietę, która położyła niebieskie prześcieradło. I to wyglądało dopiero jak flaga Stanów Zjednoczonych w pełni dla mnie. I wtedy z 5 godzin spędziłem nad brzegiem Gangesu na tych schodach, czekając na osoby, które będą w jakiś sposób przypominały mi uchodźców. Czyli na przykład, i wybrałem na przykład mężczyznę z torbami, który był handlarzem toreb. I kobietę ubraną na przykład drugie zdjęcie w sari, która na tym zdjęciu bardzo trzeba się dopatrzeć, ale wystaje tam z tyłu tego sari rączka i noga dziecka. Więc to jakby te postacie, które tam są na tych zdjęciach, można by było utożsamiać z uchodźcami, którzy chcą się dostać do tych Stanów Zjednoczonych. Więc, znaczy oczywiście to jest moja interpretacja i dlatego to ten temat był ważny dla mnie i dlatego zdecydowałem się na te osoby, dlatego wybrałem te akurat dwa zdjęcia, ale każdy może sobie interpretować to na swój sposób. Widzisz, a jedno z pytań moich brzmiało, jak długo potrafisz wyczekiwać na moment? Tutaj widzę, że 5 godzin, tak, no skręconych. W tym tak. Masz jeszcze jakieś inne takie przypadki, kiedy no, trzeba by się było naczekać? No praktycznie właśnie na tym polega taka moja, powiedzmy, technika fotografii, że polega na czekaniu. I to jest, i tak na praktycznie większość, znaczy są może tam 2-3 zdjęcia, które zrobiłem dosyć szybko, powiedzmy po pół godziny, albo ostatnio na właśnie w danej wystawie, która była w starej kopalni, uświadomiłem sobie, że jest jedno zdjęcie, które zrobiłem praktycznie przechodząc, jedno z, powiedzmy tam powiedzmy, nie wiem, 45, które były prezentowane. Ale no jest wiele, polega to na tym, że zazwyczaj szukam miejsca najpierw, długo chodzę, tak naprawdę najdłuższy ten czas, najwięcej czasu spędzam chodząc, szukając jakiegoś miejsca, które pasuje mi do tej tematyki. Czasami mam w głowie już ułożone, powiedzmy, co chcę robić, tak jak właśnie był w przypadku człowieka karmiącego łabędzie
ten plus i minus, ta równowaga, ten symbol równowagi. Więc tego tematu szukałem i wychodzę z założenia, że w życiu bym nie zauważył tego kontrastu bieli i czerni, jakbym tego tematu wcześniej w głowie nie miał. Natomiast czasami jest tak, że znajduję miejsce, które mnie ciekawi. Tam dopiero, będąc w tym miejscu, czuję jakiś temat, że to można by było coś tutaj poruszyć. I z kolei tam czekam bardzo długo czasami przychodzę wielokrotnie do dane miejsce, żeby to się uzupełniło, żeby ten kadr się uzupełnił czymś wyjątkowym, jakąś sytuacją. Czasami się też zdarza tak, że mam coś w głowie, że o tak, dobrze, żeby tu przeszedł jakiś starszy człowiek, bo pasuje mi to do jakiegoś, czy coś innego, co by pasowało do tematu, ale rzeczywistość mnie zaskakuje i zdarza się coś jeszcze ciekawszego. Więc jakby otrzymuję od taką nagrodę jakby od rzeczywistości, od świata, co powoduje, że sam jestem zaskoczony tym, co się wydarzyło. Ale to jest taki jakby rodzaj, dla mnie w ogóle fotografia jest jakby przez to, że właśnie to czekanie, no to takim wprowadza jakąś harmonię i taką równowagę właśnie w moje życie. Więc jest coś wyjątkowego fotografia. Nie jestem tylko, że robię zdjęcia i oczywiście kocham robić fotografie, ale sam proces jest najważniejszy, tak naprawdę czekania i później zaskoczenie tym rezultatem jest dla mnie najważniejsze. Mm-hmm. To było kolejne moje pytanie. W jaki sposób na ulicy znajdujesz te momenty właśnie, ale skoro mówisz, że po prostu to wyczekujesz, to już wiem. Czyli ty, Marcin, jesteś bardzo cierpliwym człowiekiem. Fotografii, tak. Nie wiem, czy na co dzień, to chyba powinni moi bliscy ocenić, ale, znaczy nie, ostatnio nawet, no bo miałem, jak wiesz, wypadek i złamałem nogę dosyć poważnie i 2 miesiące praktycznie spędziłem leżąc, więc moi bliscy mówili, że jestem cierpliwą osobą, że nie byłem marudny, cierpliwie znosiłem wszystko, co się wydarzyło, ból i tak dalej, więc powiedzieli, że jestem cierpliwy. No. Okej. Okay. Ty czekając już, dajmy na to, jesteś na ulicy, znalazłeś sobie kadr, czekasz na ten kadr, to jest praktycznie stanie w miejscu, podejrzewam, że kadr już masz ustawiony, co do milimetra. Tak, no czekam, znaczy czasami zmieniam, bo sprawdzam, czy może takie ułożenie, czy akurat ten kadr będzie najlepszy tę perspektywę. Czasami zmieniam, żeby coś tutaj zobaczyć, czy może to będzie wyglądało, bo do końca nie wiem, prawda, jak jestem, czy to będzie najlepsze ujęcie. Ale tak, zazwyczaj jest to w jedno miejsce, które uznaję, że tak, ten kadr będzie najlepszy i tu będę czekał. No właśnie a propos takich oczekiwania, no jest mnóstwo takich zabawnych dla mnie sytuacji absurdalnych czasami, że tak jak to zdjęcie między innymi ten z tymi flagami. Pamiętam właśnie, jak czekałem te 5 godzin w Indiach, tam na Varanasi, przy tych schodach. Siedział, tak napatrzę, nagle taki jakiś Azjata, nie wiem, siedział i obserwował, jak czekam. Siedział ponad pół godziny i się na mnie patrzył, jak robię to zdjęcie. Ja zaznaczyłem sobie krzyżykiem na ziemi miejsce, którego najlepiej uważałem, że ta flaga wyjdzie po prostu. Taki kadr, który ujęcie, gdzie będzie rzeczywiście to przypominało flagę Stanów Zjednoczonych. No ale od czasu poproszono, żeby też 5 godzin nie stać w jednym miejscu, to się troszeczkę ruszyłem się i chciałem zmienić miejsce, żeby zobaczyć inne ujęcie. Jak zmieniłem to miejsce, to od razu ten człowiek przyszedł, bo widział, że ten krzyżyk sobie postawiłem, stanął i stał tam pół godziny i robił zdjęcie. Zastanawiałem się, czy on widzi to, co ja. Nie zadałem mu tego pytania, oczywiście nie prosiłem, żeby to moje miejsce, przecież nie powiem mu tego, ale to było ciekawe, że stanął tam przy tym krzyżyku dokładnie i z pół godziny robił zdjęcia czegoś, nie wiem, czy tam widział tą flagę, ale po prostu chciał zobaczyć, co ja robię. To jest ciekawe, no. Ciekawe, co mu wyszło. Szkoda, że nie zagadałeś, że nie zobaczyłem efektów. No tak. No, w Japonii na przykład, jak robiłem takie zdjęcie żurawiem, to też nawiązuje do pewnej takiej historii. Jak byłem w Hiroshimie, jest tam muzeum poświęcone całej tej tragedii związanej z rzuceniem bomby na Hiroshimę.
No i tam jest taki posąg dziewczynki Sadako, która w wyniku napromieniowania, ona nie zmarła, ale w wyniku napromieniowania poważnie zachorowała, a Japończycy wierzą, że robiąc żurawie origami, 1000 żurawie origami, ich los się zmieni. Czyli ta dziewczynka wierzyła, że ta choroba ustąpi. No, zrobiła 644, zmarła. Niestety, ale dzieci z klasy jej zrobiły dodatkowe żurawie do 1000, no, została pochowana, ale ona stała się symbolem właśnie takiej nadziei, jak i pokoju właśnie w Japonii, ale też żuraw stał się symbolem właśnie tego pokoju. I ta historia była dosyć. A i tam dzieci zostawiały z całego świata po 1000 żurawi pod jej pomnikiem. No i ta historia była taka dosyć mocna, wzruszająca. No i chciałem, widząc panoramę następnego dnia Hiroshimy, wodę, budynki Hiroshimy, góry, widziałem żurawie, które latają. I postanowiłem, że poczekam w tej wodzie na te żurawie, żeby... I tam był jeszcze taki falochron, taka czarna linia przez środek przechodząca właśnie tam, która chroniła Hiroshimę od fal. No i tak idealnie tak zrobiłem, żeby ten kadr, ten falochron taki czarny przechodził przez środek zdjęcia. No i czekając tam jakiś czas, przyfrunął jeden właśnie z tych żurawi, który dokładnie ustawił głowę swoją na tym falochronie. No i zrobiłem to zdjęcie, ale czekając w tej wodzie, mnóstwo Japończyków robiło mi zdjęcie, z który stoi facet taki dwumetrowy w wodzie i robili to, tylko słyszałem, jak mi właśnie robią aparaty i jak mi robią zdjęcia właśnie na tle Hiroshimy. Więc to takie często robotnicy, którzy gdzieś tam, bo te zdjęcia nie są robione w miejscach jakichś takich wyjątkowo ani turystycznych, jakichś takich, gdzie tam jakaś jest wielka, piękna budowla typu Taj Mahal albo coś, tylko to, nie wiem, czasami to jest jakieś ogrodzenie, jakaś budowa, coś takiego dosyć zwyczajnego i dla ludzi przechodzących jest to dziwne, że ja tam stoję na przykład i robię zdjęcie. I często robotnicy podchodzą, jacyś tam z budowy, pytają się, co pan tu robi? Stoi pan, czemu pan robi? Tak się, co pan? Kiedyś robiłem raz zdjęcie przy jednym budynku, który tak dosyć minimalistycznie wyglądał i takie pięknie cienie padały. No i przychodziłem tam chyba z 2-3 dni pod rząd, żeby robić, no to pracownicy tego budynku przyszli do mnie pytając się, czy przypadkiem, czy nie jestem paparazzi, bo akurat tam nagrywała płytę Beata Kozidrak, czy tam robiła jakieś potrzeby, więc czasami się dziwne sytuacje zdarzają i no, ludzi to dziwi, dlaczego stoję w takich miejscach, a nie innych. Obyś nie wpadł w jakieś kłopoty kiedyś przez to, wiesz, różnie mogą to postrzegać. Ja tu się, Marcin, strasznie rozpędziłem i zapomniałem cię przez to w ogóle spytać o jakieś początki. Jak to się stało, że do takiego rodzaju fotografii doszedłeś, że to cię właśnie zafascynowało? Czy pamiętasz jeszcze? Nie wiem, jak dawno to było. Tak naprawdę zacząłem się podróże, jak i fotografia, to tak jakoś się zazębiły. Jeszcze pamiętam w liceum, początek studiów, to było tak, myślałem, co tu w życiu robić, żeby móc podróżować i robić zdjęcia. Tylko że łącząc właśnie te podróże, to głównie były wtedy jeszcze tam gdzieś Ukraina, właśnie głównie tam na Krym, czy tam do Turcji, no to interesowały mnie głównie portrety, no, ludzie, no, ogólnie człowiek. Taka, patrząc z perspektywy, no, też mnie bardzo ciekawi podejście do człowieka. Nawet tak zdarza mi się czasem, teraz rzadko robię portrety, ale właśnie podejście do drugiego człowieka, wzbudzenie w nim jakiegoś zaufania, no bo jak podchodzimy do kogoś, żeby... Uważam, że no, portret jest wymagający, niby prosty, ale tak naprawdę nie jest tak bardzo prosty, żeby ukazać jakąś prawdę o człowieku, żeby człowiek zaufał. Nie chodzi tylko, że zrobienie ciekawego zdjęcia, bo zauważyłem, kiedyś miałem takie myślenie, jak zrobię zdjęcie komuś, no nie wiem, na przykład w Indiach, okej, dla ludzi na przykład w Polsce będzie to postać jakaś egzotyczna, prawda? Tak samo podejrzewam, jakbym zrobił jakieś ciekawe zdjęcie w Polsce, to w Indiach by było może egzotyczne. Natomiast tu chodzi o tak bardziej jakąś uniwersalną prawdę,
Więc jak wydobycia człowieka, to trzeba no, podejść po prostu z... jakoś umieć psychologicznie podejść do drugiego człowieka, żeby ci zaufał. I to jest wymagające, uważam, jakby ten robienie portretów. I to mnie ciekawiło. Podczas podróży właśnie starałem się jakoś tak rozmawiać z ludźmi, robić im zdjęcia i to na pewien moment, i dłuższy okres mnie ten rodzaj fotografii bardzo inspirował, był dla mnie bardzo ciekawy. Natomiast później chciałem czegoś więcej. No, chciałem jakoś przekazywać właśnie za pomocą zdjęć, żeby te zdjęcia właśnie były tymi metaforami, było, żeby wieloznaczne. I zaczęło się od tego zdjęcia właśnie The United States of India, to było 11 lat temu, jak wyjechałem do Indii. I od tego czasu tak historia, czy ten cykl fotografii minimalistyczno-symbolicznych no, cały czas jest, uważam, że to jest trudny rodzaj fotografii, łączenie właśnie tego minimalizmu, geometrii, symboli, jeszcze to, żeby te zdjęcia były wieloznaczne. Nie jest to łatwa fotografia, żeby to łączyć to wszystko w jedno. I nadal jest dla mnie wielkim wyzwaniem i jakby ten rodzaj fotografii jeszcze mi się nie znudził. A patrząc na twoje portfolio, no przejrzałem sobie twoją stronę oczywiście, nie ma tam za wielu zdjęć, musisz przyznać. Teraz się zastanawiam, czy jesteś tak krytyczny wobec swoich prac, czy robisz ich tak mało, bo też podejrzewam, że są one bardzo przemyślane, to nie są jakieś przypadkowe zdjęcia po prostu. Ja podchodzę bardzo spokojnie do tego wszystkiego, nie mam jakiejś takiej presji, bo też rzeczywiście bardzo selekcjonuję, znaczy nie robię bardzo dużo zdjęć, to nie jest tak, że... Myślę, że te zdjęcia są przemyślane, mimo tego, że robię lustrzanką cyfrową, a nie analogiem, ale staram się pracować trochę, jakbym pracował analogiem. Że to nie jest tak, że robię 1000 zdjęć i z tego wybieram jedno, akurat się udało, bo często tak bywa, a chodzi o to, żeby te zdjęcia były przemyślane i w tym całym oczekiwaniu robić, no nie wiem, no powiedzmy, wiadomo, że robię, są które zdjęcia, które odrzucam, ale nie robić ich tak dużo, ale tak, żeby po prostu one były przemyślane i nie takie, nie strzały, powiedzmy, bo mam lustrzankę cyfrową i robię ich w tysiące, tylko żeby to było wszystko takie jakieś dosyć logiczne i rzeczywiście wybieram to, co jest dla mnie dobre. Następnie często zdjęcia leżakują, tak nazywam. To jest coś takiego, że będąc gdzieś na przykład na Tajwanie, tu tam dużo, pół roku spędziłem, czy w jakichś innych miejscach, robię zdjęcie i uważam, o super. Natomiast jestem pod wpływem jakichś emocji, ludzi, z którymi spędzam czas, tego miejsca, jest tam dużo bodźców i na dany moment one zdają mi się bardzo, to zdjęcie daje mi się bardzo dobre, ale jestem pod wpływem jakichś impulsów, które tam akurat w danym miejscu gdzieś jestem i pod wpływem tego, co tam widzę. A i później po czasie może okazać się, że to zdjęcie wcale nie jest takie dobre. Dlatego też mam zdjęcia, które leżakują czasami pół roku i dopiero po pół roku z dystansu, kiedy wracam do Polski, czy tam kilka miesięcy, mówię, o, to jest... Znaczy, oczywiście, wracając gdzieś, wiem, że na przykład 10 zdjęć jest dobrych. I je sobie zostawiam na jakiś czas, żeby one sobie tam właśnie leżakowały. Po jakimś czasie do nich wracam i sprawdzam, czy rzeczywiście mam tak pozytywne odczucia do nich, jak powiedzmy te, jak będąc tam w danym miejscu. I dlatego też druga, jeszcze inna sprawa, że ja sprzedaję fotografię, utrzymuję się z fotografii, jest to fotografia kolekcjonerska. Mhm. I myślę, że nadmiar zdjęć, powiedzmy tak, rzucam rzadko, ale że wtedy jakby zainteresowanie tym jednym zdjęciem ludzie, rzucając powiedzmy 10 zdjęć do internetu, żyjemy w takich czasach, że internet żyjemy bardzo szybko. No niestety. I patrząc na rzucone 10 od razu zdjęć, to szybko, oczywiście może ktoś się zatrzyma na dłużej przy jednym, ale to ludzie, żyjemy tak, że po prostu przejrzymy tak ogólnie 10 zdjęć i lecimy dalej. Jedno zdjęcie czasami ma większą moc i dlaczego od czasu do czasu rzucam swoje prace, wtedy jest osoby, które są zainteresowane, być może kupią, być może nie, no ale wtedy po prostu jest interesowanie tym jednym zdjęciem, więc dawkuję sobie te po prostu zdjęcia co jakiś czas. A czy ciężko się
utrzymać z fotografii kolekcjonerskiej w Polsce? Wydaje mi się, że ciężko, nawet nie wiedziałem. A zresztą sam powiedz, ty się z tego utrzymujesz, nie ja. Znaczy, z jednej strony, znaczy w Polsce jeszcze. No, tylko tak, w Polsce my żyjemy jeszcze w dobie internetu, więc. No tak. Świat się stał taką troszeczkę globalną wioską, że nie ma problemu, żeby skomunikować się z kimś z Nowego Jorku czy z Australii. Więc jakby ta informacja o tych pracach dociera tak naprawdę do ludzi z zagranicy. W Polsce jeszcze nie jest popularna fotografia kolekcjonerska i jak zauważam, że bardzo chętnie ludzie wybierają, lubią oglądać zdjęcia i chętnie wybierają się na fotografie, na wystawy fotograficzne. Bardzo dużo ludzi robi zdjęcia, teraz uważam, coraz więcej jest takich jakby klubów fotograficznych, jeżdżąc w różnych miastach w Polsce i przychodzą całe grupy fotografów i to jest bardzo fajne. Natomiast sam taka jeszcze świadomość o fotografii, czym jest fotografia kolekcjonerska, że fotografia kolekcjonerska, że fotografia może być droga i że trzeba pamiętać o tych limitach, o sprzedaży prac, żeby fotografia była też czymś unikatowym. Bo wiadomo, może nie jako obraz, bo zazwyczaj obraz jest po jednej sztuce, ale też fotografia może być sprzedawana tylko w jednym egzemplarzu. I to jeszcze myślę, że w Polsce jest ta informacja, znaczy wiedza o fotografii kolekcjonerskiej dosyć mała. Natomiast no, za granicą gdzieś tam, szczególnie gdzieś w Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech, w Australii są klienci, którzy kupują taką fotografię. Więc podejrzewam, że jeżeli nie byłoby internetu, mam świadomość, że w internecie jest dużo głupot i tak dalej, ale z drugiej strony, patrząc na moją jakby drogę fotograficzną, dużo zawdzięczam przez to, że mogę pokazywać swoje prace w internecie i mogę je sprzedawać, mogę się z tego utrzymywać. No, cała sztuka w tym, żeby właśnie z internetu odsiać to dziadostwo i wykorzystać w dobry sposób. No, gdyby nie internet, nie mógłbym prowadzić choćby podcastu i rozmawiać z tobą dzisiaj. Czy zawsze mógłbym przyjechać, ale nie dowiedziałbym się prawdopodobnie o tobie, chyba że gdzieś bym na jakiejś wystawie albo gdzieś w gazecie zobaczył. No i wszystko kręci. Powiedz, jak często twoje gdzieś wyprawy fotograficzne, niekoniecznie gdzieś daleko, ale nawet na miasto, kończą się tym, że no, nie przynosisz absolutnie nic zadowalającego. O, bardzo często. Ja naprawdę mam tak jak mówiłem, że tak naprawdę ta fotografia uważam naprawdę nie jest łatwa i bardzo dużo chodzę szukając właśnie tych miejsc i mam nawet kilka miejsc tutaj w Krakowie, chyba z 3-4 miejsca, które wiem, że mają potencjał. Ale tak naprawdę jeszcze chyba, no jeszcze robię chyba z 2 lata próbą podejścia do tych miejsc. No jesteś bardzo cierpliwy. I jeszcze nie zrobiłem, ale wierzę w to, że mam jakiś temat, który tam chcę poruszyć, ale nie wydarzyło się na tyle nic ciekawego, że jeszcze... Okej, są takie zdjęcia, które w jakiś sposób opowiedzieć całkiem niezłe, ale nie jeszcze nie chcę ich publikować, bo niewystarczająco są dobre dla mnie. Nie dostatecznie wyrażają to, co chciałbym powiedzieć. I często tak oczywiście, to ta właśnie fotografia to jest trochę taki rodzaj takiej medytacji. No, idziesz, czekasz, nie udaje się, no trudno. Ale trzeba mieć do tego cierpliwość i wracać tam, bo rzeczywiście wierzę w to, że coś się tam wydarzy. Ty przyznałeś gdzieś, że lubisz miejsca mało turystyczne. Zresztą wspominałeś, że turyści się dziwią, co ty to robisz w jakimś miejscu, w którym nic turystycznego, nic ładnego nie ma. Czyli jak to wygląda? Gubisz się generalnie? Kraków znasz na wylot, czy też potraficie coś jeszcze w Krakowie, w którym mieszkasz, zaskoczyć? Znaczy nie, no dużo jest tych osiedli takich, gdzie ja mieszkam w centrum, więc centrum, tak, to znam dokładnie, chociaż rzeczywiście uważam, że naprawdę, jeżeli ktoś nie ma pieniędzy na podróże, czy nawet na dobry sprzęt, bo też uważam, że to jednak, że to my robimy zdjęcia, to sprzęt jest tylko tym narzędziem i można, widziałem zdjęcia niesamowite, ludzie robili komórką, chociaż te komórki są już też dobre. To też można robić, bo jak czasami ktoś mówi, ja tak lubię fotografię, ale nie mam
ale nie mam sprzętu, bo chcę mieć 10 tysięcy, żeby kupić sobie dobry aparat. Uważam, że to naprawdę nie trzeba mieć. Oczywiście, żeby wydrukować zdjęcie bardzo dobrej rozdzielczości, ale nie zaczynamy od razu przygody z fotografią, żeby robić wielkie wystawy i robimy wielkich fotografii, prawda? Wiesz, ale dokładnie, przerwę ci jeszcze, bo powiem ci nawet, no patrząc nawet na twoje najsłynniejsze zdjęcie, w życiu bym się nie zastanawiał, czym zrobiłeś to zdjęcie. Kompletnie mam to gdzieś. No tak, tak. To zdjęcie po prostu przemawia i tak jak wiele zresztą twoich zdjęć, to akurat twój rodzaj fotografii typowo mi się wydaje, nie wywołuje takich technicznych pytań, że o ciekawe, jakiej ogniskowej Marcin tutaj użył. Zupełnie się nad tym nie zastanawia człowiek, prawda? Tak, 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 bo to nie, to jest właśnie cała ta istota. Oczywiście są fotografie, gdzie jest wymagany jakiś lepszy sprzęt. No oczywiście, no jasne. Ale tak naprawdę no, pomysł jest najważniejszy. Ale wracając do tych miejsc, tak samo oczywiście uważam, że podróżowanie kształci i uwielbiam podróżować, bo jadąc do jakiegoś nowego miejsca, to po prostu chłonę wszystko na nowo. Jestem ciekawy wszystkiego od zapachu po to, co widzę. Każdy zaułek jest dla mnie nowy, więc łatwiej jest. Uważam, że łatwiej się zachwycić i wtedy chłonie się wszystko bardziej, bardzo mocno się zauważa pewne rzeczy. Niż na przykład mieszkając w Krakowie, kiedy czasami się idzie tak obojętnie. Wtedy trzeba bardziej wytężyć swoją uwagę, żeby coś z tego, co się już zna, wydobyć coś, co jest ciekawe. Ale to no, przykład właśnie tych moich zdjęć, czy potem tego człowieka karmiącego łabędzie, czy nawet trzech, czterech innych zdjęć, które są publikowane, które się tam na wystawach bardzo podobają. Są zrobione w Krakowie, no, 300 metrów od mojego mieszkania, na brzydkim, czy pod, czy nad, czy z mostu Grunwaldzkiego, który jest brzydkim tak naprawdę mostem, gdzie przechodzi codziennie tysiące osób. A dla mnie to jest takie inspirujące miejsce, gdzie udało się zrobić właśnie kilka dobrych zdjęć, więc myślę, że wszędzie da się wydobyć, natomiast uważam, że jednak podróże też łatwiej coś znaleźć. Zauważam, że częściej robię zdjęcia, jak gdzieś pojadę do nowego miejsca, łatwiej mi przychodzi znalezienie tych miejsc i odkrycie czegoś nowego. I częściej robię zdjęcia, które publikuję właśnie na wyjazdach. Ale to nie jest, mówię, nie jest reguła, bo można robić to w miejscu, które... Tak samo mógłbym pojechać do Katowic w sumie, czy do Kielc, gdzieś obok Krakowa, żeby czymś się zainspirować, więc to nie... A jak wyszukujesz tych nieturystycznych, tych brzydkich, takich niefotogenicznych miejsc? Czy się gubisz po prostu, czy robisz jakiś research? Znaczy, śmieję się, że czasami warto kupić przewodnik, żeby unikać tych miejsc, które są napisane w przewodniku. Dobra porada. No tak, bo rzeczywiście to tak jeżdżąc gdzieś widzę, jak przewodnik jest Lonely Planet czy jakiś inny, to jedziesz do wioski, gdzie jest kupę turystów i sprzedają ci, nie wiem, no w Gislaosie od razu bagietki, bo to dana kolonia francuska, więc i mnóstwo turystów i dobrych, takich restauracji zrobionych ala europejskich, a jak pamiętamy, Łódź się zepsuła nam właśnie w Laosie przed tą wioską kilka kilometrów wcześniej, no to tam nic, no ludzie zachwyceni, co w ogóle tutaj robicie, no i wtedy jest taka, wiadomo, oni są zaciekawieni nami, my jesteśmy i jakaś taka tworzy się relacja dobra. To nie jesteśmy tymi pieniędzmi, a zaraz popłynęliśmy do tej wioski. No wiadomo, wtedy traktowani jesteśmy jako osoby, na których można zarobić. Więc właśnie czasami warto rzeczywiście skreślić te miejsca, które... Oczywiście są te miejsca, które warto zawsze jakieś piękne jakieś zabytki, czy te, które warto mimo wszystko zobaczyć. Ale ja jednak... przede wszystkim ludzie są dla mnie. Jadąc gdzieś, spróbuję poznać jakichś lokalsów, żeby złapać klimat, zobaczyć, czym się charakteryzuje to miejsce, poznać tych ludzi, którzy też mi wtedy są w stanie powiedzieć o czymś, co dla nich jest ważne. Niekoniecznie właśnie te turystyczne miejsca. Pamiętam, często jadę i właśnie mówię, że jestem fotografem. Idę na przykład do baru. To jest jakby, często, na przykład, nie wiem, na Tajwanie, czy gdzieś tam w tych miejscach, gdzie aż tak dużo ludzi nie mówi po angielsku,
idzie się, na przykład, szedłem zawsze do, pierwsze co robiłem, to szedłem do knajpy, rozmawiałem, tam zazwyczaj barman rozmawiał po angielsku, mówi po angielsku, on, mówię mu, na co chciałbym zwrócić uwagę, on mi przedstawiał jakieś osobom, które są, nie wiem, bardzo jakieś, które właśnie mogą pokazać mi ciekawe zakątki, miejsca, które nie są turystyczne. Ale ja chyba od początku, ja pamiętam jeszcze, jak ponad 14 lat temu przyjechałem do Krakowa, tylko miałem stronkę Nieznany Kraków i starałem się chodzić po takich miejscach, które nie są troszeczkę unikać, znaczy nie, oczywiście chodziłem do miejsc, knajp, które, czy jakichś muzeów, które mnie interesowały, ale starałem się wchodzić zawsze w trochę inne środowisko. Chodziłem po jakichś spelunkach dla pracowników jakiejś tam schuty, z jakiejś tam fabryki, czy tak dalej, żeby ich poznać, żeby z nimi rozmawiać, żeby poznawać te miejsca, które są też takie autentyczne, nieco turystyczne, zrobione pod turystów, którzy przyjeżdżają do Krakowa, a takich miejsc jest coraz mniej. One znikają z tej mapy Krakowa, właśnie zastępują te takie turystyczne miejsca, trochę szkoda. A nawet mieszkając na Kazimierzu, widzę, że to wszystko się zamienia w taki jakby, wszystko przyjmują hotele, restauracje pod turystów. Ale zawsze można coś tam znaleźć, gdzieś wyjechać troszeczkę poza centrum, czy w Nowej Hucie, czy gdzieś, żeby znaleźć takie bardzo autentyczne, nieturystyczne miejsca. Mówisz, że jak jedziesz na jakieś miejsce, bardzo ważne jest dla ciebie poznanie człowieka. Czy w twojej fotografii człowiek jest ważny i czy go gdzieś tam poszukujesz? Nawet w formie symbolu. No tak, myślę, że praktycznie wszystkie te zdjęcia, które robię, no to tak naprawdę jest człowiek, no, tym jest najważniejszy tak naprawdę, nawet jeżeli tam nie występuje człowiek, no to dotyczy, czy to z perspektywy jakiejś psychologicznej, ten motyw człowieka tam jest. Kwestia właśnie, nie wiem, często pojawia się motyw bariery, no to jest kwestia tego, też jakieś takie analizy życia, prawda, że często mamy jakieś swoje bariery, ulegamy jakimś kulturowym, też tego, gdzie żyjemy, więc tak się zachowujemy. Warto czasami te bariery przełamać, żeby być trochę wolnym, szczęśliwym i tak dalej, więc często ten motyw jakiś tam się pojawia i mimo tego, że na tych zdjęciach tego człowieka nie ma. No, interesuje mnie jakby ta relacja człowieka, człowiek-natura, człowiek, świat ogólnie, człowiek, Bóg, te duchowe jakieś rzeczy, bo ten, będąc gdzieś tam na Tajwanie, to też spędziłem z jakimś, właśnie między innymi zaprzyjaźniłem się z mniszkami buddyjskimi, gdzie tam w zakonie spędzałem jakiś tam czas, ale różnych właśnie religii, coś, nie chciałbym się tu wgłębiać jakąś konkretną ideologię, czy religię, czy coś, tylko bardziej chodzi mi właśnie człowieka jako jednostka, nawet będąc gdzieś tam na przykład w zakonie buddyjskim. Nie chodzi tutaj o buddyzm, chodzi bardziej o tego człowieka, który jest w tym zakonie. Jego jakieś wybory, dlaczego akurat pozbywa się tego w jakiś tam sposób, tego co jest materialne, no nie wiem, nawet tego co nas odróżnia, włosów, goląc głowę, zakładając te same szaty, jak wszyscy ujednolicając się w jakiś sposób, co nim kieruje, więc to są rzeczy, na które zwracam uwagę i to, co mnie interesuje. Znaczy, bo też dużo na pewno w tych zdjęciach jest mnie samego. Jest to bardzo ciekawe, też a propos analizy jakby z różnych kultur, bo dużo zdjęć moich jest czarno-białych. I jak w różnych kulturach jest to postrzegane. Pamiętam właśnie taką sytuację, kiedy no, u nas fotografia czarno-biała jest popularna i tak jakoś nie odbieramy jej jako jakiejś depresyjnej. Natomiast będąc na przykład na Tajwanie czy gdzieś i pokazując moje czarno-białe zdjęcia, traktowane są jako takie, które w jakiś sposób dla nich od razu, przez to, że są czarno-białe, są depresyjne. Więc tak samo jak pojedziemy na przykład do Indii, wejdziesz do galerii, widzisz wszystkie zdjęcia tak świecą kolorami, ponieważ słońce, no i żyjemy w innych kulturach i to jest takie interesujące, jak ludzie odbierają to wszystko.
Marcin, jakie plany na najbliższy czas? No wiemy z tą nogą, że to ona ci te no, troszkę plany komplikuje. Jeżeli jakieś fotograficzne masz, to na pewno wszyscy życzymy ci zdrowia. Czy coś planujesz ciekawego? Czy dasz radę w ogóle? Znaczy nie, no teraz już powoli wracam właśnie, już teraz pojechałem po raz pierwszy na tą wystawę w Wałbrzychu. Już powoli chodzę, rehabilituję się, więc mam nadzieję, że niebawem w pełni stanę na nogi. No i jestem bardzo głodny właśnie fotografii i podróży. Pamiętam, ja się z jednych postanowień noworocznych, znaczy przed świętami, bo w Wigilię złamałem tą nogę. No to mówiłem, 2020 to będzie czas podróży, że praktycznie nie będę w Polsce. Ale no, można sobie coś planować, a okazuje się, że jednak musiałem troszeczkę posiedzieć. Tak miało być. Też ten czas też był dosyć wyjątkowy dla mnie. Ale nie, no tak jestem bardzo głodny właśnie podróży i fotografii. Takiego nabrałem wielkiej energii do tego, żeby leżąc praktycznie 2 miesiące. Właśnie jestem, chętnie chcę robić zdjęcia i może ta energia mi była bardzo potrzebna. No właśnie. Więc zrealizowałem sporą wystawę teraz właśnie w tym Wałbrzychu Starej Kopalni, a teraz myślę o jakichś nowych wystawach, ale tak naprawdę w ten rok, jeżeli zdrowie pozwoli, a mam nadzieję, że już idzie to wszystko w dobrym kierunku, że będę dużo podróżował i robił dużo nowych zdjęć. Bardzo się cieszę, że to złamanie nogi mimo wszystko powoduje, że wyciągasz jakieś plusy z tego, No nawet tak. nieszczęśliwego wypadku. No to jest ważne w życiu, Wraca, zauważam. to tak, tak jak zaczęliśmy rozmowę, że czasami właśnie z tych minusów rodzą się plusy, więc Dokładnie, no, dokładnie, to tak prawda. staram się podchodzić tak do życia. Chciałbym cię jeszcze prawie na koniec zapytać o jakąś fotograficzną poradę. Na pewno poradą możesz też być to, żeby nie chodzić na skróty, bo tak właśnie złamałeś nogę, to jest Tak, porada tak. numer jeden, a Tak, to prawda. porada jakaś fotograficzna może. Znaczy, ja wychodzę z założenia, że bo to jest istotne, żeby znaleźć jakieś to, co naprawdę czujemy, żeby to było dla nas jakieś wyzwaniem fotografii, tak samo jak dla mnie jest ta fotografia już od kilku dobrych lat, ta fotografia, jak to nazywam, to właśnie minimalistyczna, symboliczna, ale wymagało to sporo czasu, żeby znaleźć tak naprawdę, co chcę robić. To zaczęło się od tej fotografii portretowej, podróżniczej, ale znalazłem to, czego szukałem na ten moment. Być może w przyszłości znajdę coś jeszcze innego, ale chodzi mi o to, że chyba warto jest robić dużo zdjęć ogólnie, próbować, podejmować jakieś wyzwania typu, nie wiem, można robić zdjęcia mody, można zrobić zdjęcia właśnie fotografii ulicznej, reportaż i znaleźć tym wszystkim, to tak uświadomić sobie, metodą prób i błędów, co najbardziej lubię robić. Czyli robić jak najwięcej zdjęć. Nie próbować, ja osobiście, są różne metody. Niektórzy mówią, że próbować naśladować, żeby próbować odwzorować jakieś zdjęcia innych fotografów, czy wzorując się na malarstwie i tak dalej. Oczywiście warto przeglądać albumy, katalogi fotografów, malarzy i tak dalej. Natomiast ja wychodzę z założenia, żeby próbować coś robić oryginalnego, żeby nie kopiować. Też nie ulegać jakimś modom, bo te mody mijają i tak naprawdę teraz jakaś fotografia jest taka, a nie inna modna, ale ona minie i coś innego będzie modnego. Więc tak naprawdę na przykładzie tych zdjęć, czy tego no właśnie wracając do tego człowieka karmiącego łabędzi, czy te inne zdjęcia, które prezentuję na wystawach, no są naprawdę osobiste zdjęcia, są to prawdziwe zdjęcia, gdzie nie kieruję się tym, co powiedzą odbiorcy. I właśnie nie kierować się jest do końca tym, co powiedzą odbiorcy. Oczywiście warto rozmawiać na przykład z osobami, które są, chodzić na przegląd jakichś portfolio i tak dalej, żeby podyskutować ze jakimiś znanymi fotografami, którzy dadzą jakąś radę. Natomiast no, przede wszystkim poczuć to, co chcemy robić i żeby to było autentyczne, a nie odwzorowanie i nie uleganie jakimś tam podpowiedziom aż tak bardzo innych osób. To na koniec, całkowicie jeszcze na koniec. Czy ty jakieś marzenie masz fotograficzne? Czy już osiągnąłeś wszystko, nic ci nie trzeba? Znaczy, ja staram się na bieżąco realizować swoje marzenia. Oczywiście dużo jest takich, nie mam też tak na przykład, że chciałem pojechać zaraz do
Ameryki Południowej, bo mam tam do zrealizowania jakiś projekt. Zazwyczaj tam, gdzie pojadę, gdzie akurat troszeczkę, nie to, że los, ale wiadomo, bo mam wpływ na to, gdzie jadę, ale staram się, bo mogę coś planować tak samo jak z tą nogą, nie? Mogę planować, że będę cały 2020 spędzę na podróżach, a tu jednak jest inaczej. Staram się gdzieś pojechać i dopiero wtedy poznać to miejsce, rozmawiać, tak jak mówiłem, rozmawiać z ludźmi, poczuć to miejsce, żeby dopiero móc coś powiedzieć, że to mogę zrealizować. Chciałbym jak najwięcej podróżować, łączyć to z fotografią, ale tak konkretnego jakiegoś takiego marzenia nie mam. Mam właśnie, jeżeli mam jakiś pomysł, czy to na wystawie, jak teraz na przykład zastanawiałem się, jak ta wystawa wyjdzie. Miałem do tego zdjęcia, do tej całej historii, co mówiłem ci z żurawiem. To była właśnie o tej dziewczynce Sadako. Stwierdziłem, że chciałbym tu, zazwyczaj staram się za bardzo nie opowiadać historii danych zdjęć, żeby ludzie, osoby, które odwiedzają wystawę, miały własne interpretacje tych prac. Natomiast niektóre historie, właśnie jak między innymi tą Sadako i z tymi żurawiami, tysiącem żurawi, chciałem tą historię opowiedzieć. I tak przed ostatniej wystawie pomyślałem, o, fajnie by było to zrobić, nie udało nam się. Mówię, chciałbym to zrobić na następnej wystawie. I no, złamałem to nogę, ale powiedziałem organizatorom, że taki mam pomysł. Przedstawiłem, jak chciałbym to, żeby to było wyglądało. I organizatorzy zrobili warsztaty z dziećmi. Ponad 500 dzieci wzięło udział w tych warsztatach, zrobiły 1000 żurawi. Ja leżałem z tą nogą i to było niesamowite, że mój pomysł, który chciałem zrealizować, to jakieś takie było małe marzenie na wystawie. Zaangażowało się tyle dzieci, a jeszcze seniorów, którzy zrobiły ponad tam na 1000 żurawi. I to było niesamowite, kiedy przedostawałem zdjęcia, kiedy właśnie ze starej kopalni w Wałbrzychu informowali mi, że tyle jest chętnych na te warsztaty. I taki pomysł i zaangażowanie ludzi i poznanie przez dzieci tej historii było czymś niesamowitym, więc staram się na bieżąco, pojawiały się takie w międzyczasie takie małe marzenia, ale które są takie przy pomocy z dobrych ludzi są możliwe do zrealizowania, więc takie małe marzenia ciągle mam. Dobra, no to w takim razie widzę, że nie trzeba ci życzyć nic więcej tak naprawdę niż zdrowia, zresztą sobie poradzisz. Także tak. Życzę ci, tego ci życzę serdecznie, żeby ta noga pozwalała ci chodzić, żebyś ten świat zwiedzał i przywoził, no takie zdjęcia, jak przywozisz, a nawet jeszcze lepsze. W takim razie dzięki ci za przyjęcie, zaproszenie i za rozmowę. Ja dziękuję ci bardzo i państwu dziękuję.